Hej, siemano, z tej strony Rogi, witam was w kolejnym odcinku z Ultimate World Cup. Dzisiaj sobie wyjdziemy z grupy, zapewne, bo jak przegramy, no to odpadamy z mistrzostw świata. Sobie otworzymy paczuszkę na rozpoczęcie, może sobie umocnimy jakiś składzik. Kiepsko to wygląda, bardzo kiepsko, nikogo sobie tutaj nie zrobimy. Dobra, jakiegoś Ruska mu wyszukało. Jedyna zmiana w składzie, jaką zrobiłem, to zamiast João Pereira wprowadziłem João Pereira na prawą obronę. Chłopak szaleje z graniem. On to jeszcze przyjął, co ty godosz? Co ty pierdzielisz? No, ładnie. Parada, kurde. Ja nie wiedział, że taki coś to jest parada. No, co za ciul! Jezu, no nie, no kurwa, jego mać! Co za pierdzielone bramki! Co to w ogóle było? Asystenci pierdoleni! Ciśniesz! No fuck! Dwa! Gol! Chory szef! Sherry, lady! Aj, zagrał mi! Na skrzypcach? Może jednak? Hachni! No to jest niemożliwe. Wszędzie są faule! Brazylia by już miała czekarnię podyktowanej. Jo, mam. Kurde, koniec! Dawaj, Błaża, z tego meczu! Trzy bramy z dupy, nie? Co to jest w ogóle? Co oni grają? Zero, nie? To przełazi jak chce, kończa, byda się denerwował i tak wyglądali w ćwierćfinale. Dzień dobry, z pierwszego miejsca jeszcze wyszedłem. Elegancko. To sobie otworzymy kolejną paczuszkę. Dejmą mi coś, bo trzeba umocnić ten skład, żeby nie grali takie ciule w obronie. Co, muszą podawać piłkę, a? Korlukam. No, chyba cię wprowadzę do pierwszego składu. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak się rano czas pisze na obronie. Rato już nie ma, co tam to. Teraz już trzeba grać na pełnej. Na 100%, nawet na 200, bo to już porażka oznacza odpadnięcie z turnieju. Kolejny Rusek jakiś przed nami. Osvaldo, faul, wolny. No jak Fred się kipnął, to był karny. A tu nawet wolnego nie umiał dać. I teraz Podolski po raz drugi. Podolski. Oh yeah, calm down. I co? Potrafi się grać? Potrafi, no chyba, że przeciwnik, bo teraz wiksy. No widzę, że już przeciwnika nawet nie mam przy kompie. To sobie szczelimy drugą. Podolski. Elegancko. Oj, ale... Ja, ty... Co on na pis zrobił, chłopie? Przed chwilą porażka 3-0, szybka, teraz chyba szybkie zwycięstwo 3-0. Ale jaja, nie chcę się grać tego spotkania. Trójeczka, co? Santi Cazorla wpisuje się na listę strzelców w 8 minucie, 3 do 0. No i prawdopodobnie już zagramy. Czekaj, chyba w 3... To jest jedna ósma? Nie, jak to jest? A, to już spokojnie trafiamy do ćwierćfinału. Na lajcie. Czy to będzie... Jest! Tak! Szybkie zwycięstwo! Panie, to z okazji, że to jest tak szybko wszystko tutaj leci, to sobie zagramy jeszcze jedno spotkanko. A my sobie umacniamy skład przed wielkim finałem. I? Wenezuela, co za nick. Podobny, no nie, no. Ale nikogo, nikt, nic się nie nadaje. Niestety to, co widzicie na ekranie, oznacza to, że FIFA się zbugowała, jak kocham za to FIFA, to jest jeden z powodów, za co kocham FIFA. Niestety nie zagram sobie już następnego spotkania. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zrobię następnym razem otwieranie paczek. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.